Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Panie trenerze, proszę powiedzieć, czy niepokoił się pan przed podaniem wyników badań drużyny Podbeskidzia? Gdyby okazały się one niepomyślne, trening grupowy byłby znowu odłożony w czasie. No na pewno troszeczkę było niepewności i takiego zastanowienia, co będzie, gdy się coś złego by wydarzyło. Ale całe szczęście, że po wynikach byłem spokojny. Były tylko dwa wyniki do sprawdzenia ponownego dwóch zawodników i jednego fizjoterapeuty, dlatego nie ma problemu z tym. Wszyscy są już teraz zdrowi. Wszystkie badania, ten drugi etap się odbył i wszyscy są zdrowi, z czego bardzo się cieszę, bo jakby tutaj zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim. Czy podczas izolacji rozgrywał pan w głowie każdy z 12 meczów, jakie pozostały do końca sezonu? Ma pan już ułożony plan na każdy z nich? Może nie analizowałem, tylko myślałem o nich, jak przede wszystkim logistycznie będziemy to wszystko organizować, bo wiemy, że te mecze będą w dość dużym tempie, w małych odstępach czasowych i tu na pewno o tym dużo myślałem. No myślałem, jak to będzie z tymi przeciwnikami, ten grafik cały czas był przed moimi oczami, patrzyłem, które mecze gramy w soboty, czy tam w weekend, które w środku tygodnia. No i pewnie wiele takich przemyśleń nastąpiło. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo to jest taka sytuacja bardzo, bardzo po prostu nowa. Nikt nigdy chyba się z takim czymś nie spotkał. Dlatego sam jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Optymalizujemy to wszystko, myślimy, przewidujemy i będziemy chcieli zrobić tak, żeby po prostu to wszystko się odbyło dla nas w jak najlepszych i korzystnych warunkach. Po rozegranych dwóch meczach rundy wiosennej musi pan przygotować znów zespół do okresu startowego. Czy to powtórka pracy z przerwy zimowej? No powtórka na pewno nie, bo czasu nie ma takiego, jak byśmy chcieli, czy takiego, jak mamy w zimę. Wszyscy walczymy jakby z tą presją czasu. Także też trzeba było przeprowadzić szereg badań wydolnościowych i sprawdzianów, które pokazują, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o tą stronę motoryczną. Oczywiście też wiele tej pracy musi być jakby taktycznej, którą mamy, którą zawodnicy pamiętają czy znają, ale niestety pewne rzeczy, których się nie powtarza, są ulotne i uciekają. Dlatego teraz trzeba przypomnieć, tak samo technika, przygotowanie to techniczne, żeby ta piłka, tak mówiąc, no troszeczkę żartem, słuchała się nas. I tutaj na pewno następna rzecz to to przygotowanie mentalne, żeby przygotować zawodników dobrze do tych meczów, bo wiem, że one będą się odbywały bez kibiców. I tutaj o tym często rozmawiamy, myślimy, zastanawiamy się i staramy się poprzez tą codzienną pracę przygotować tych zawodników optymalnie. Wierzę, że to się uda. Czas jest, tak jak powiedziałem na początku, krótki, no ale trzeba sobie umieć z tym poradzić. Także na pewno to będzie inny charakter tej pracy. Nie taki metodyczny jak w zimę, ale też mamy na to jakiś pomysł i wierzę, że to nam się uda. Wspomniał pan o przeprowadzonych testach z drużyną. Proszę powiedzieć, w jakiej dyspozycji są, jak trening indywidualny wpłynął na ich formę przed rozgrywkami? Na pewno tu od razu jedno, co się rzuca w oczy, że trening grupowy nie jest taki sam jak trening indywidualny. Możemy wszystko rozpisać, zaplanować, ale jednak to jest sport drużynowy i tutaj ta rywalizacja, kontakt z przeciwnikiem, czy nawet podczas gier takich treningowych, to jednak jest dużo więcej pracy wykonywanej niż zwykły bieg gdzieś tam po parku czy w lesie, czy same przerzucanie żelastwa na siłowni. To na pewno nie jest to samo i tutaj ogólnie możemy powiedzieć, że jest ten poziom dobry, ale do tego optimum na pewno jeszcze trochę pracy trzeba wykonać. Tak jak powiedziałem już wcześniej, we wcześniejszym pytaniu, tego czasu nie ma za dużo, więc musimy troszeczkę pooptymalizować to wszystko, żeby być przygotowanym od pierwszego meczu, a nie od trzeciego czy czwartego. Dlatego poziom jest dobry, ale do tego optimum, w którym byliśmy, na pewno wiele pracy musimy jeszcze wykonać. Rozmawialiśmy z Tomkiem Nowakiem, który mówił, że nieco nawet zyskał na tej przerwie w rozgrywkach, ponieważ może wrócić na boisko niemal na całą rundę. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z innymi rekonwalescentami?
No tak, jeśli chodzi o Tomka, to Tomkowi na pewno ten czas pomógł, bo wydłużył się czas jego jakby dojścia do tej optymalnej formy sportowej. Także z tego na pewno się trzeba też cieszyć, bo wiemy, że Tomek to jest zawodnik, który na pewno będzie bardzo nam potrzebny na boisku. I tutaj Tomek jest jakby, można powiedzieć, takim małym wygranym w tej całej sytuacji. Desley Ubing zaczyna już z nami też trenować. Sieracki niestety jeszcze będzie w gabinetach rehabilitacyjnych musiał czas spędzać. Także reszta kadry jest gotowa do treningu i jest wszystko ok. Tak jak mówię, Tomek na pewno ten czas dobrze wykorzystał i wierzę, że on przełoży to wszystko na boisko piłkarskie i będzie bardzo pomocny drużynie.